Update 1.34 został dodany 8 lutego 2019 roku i jest małym update'em, ale warto go przedstawić. Zapraszam. Update 1.34 wyszedł na początku lutego i jest to mały update ze względu dlatego, że SC zdecydował się wydać mały update, który doda parę nowości i głównie poprawi co niektóre błędy. Jeśli chodzi o poszczególne nowości dla ETS-a, została dodana nowa ciężarówka Mantech X Euro 6, o którym sobie powiemy w drugiej części tego filmu. Natomiast dla ATS-a została dodana nowa naczepa do przewozu drewna, droga Oregon 140 została przedłużona aż do Nevady, plus poprawiono miasto Tonopah. Jeśli chodzi o poszczególne rzeczy dla jednej i drugiej gry, to tyle. Teraz mamy jeszcze takie poprawki wspólne dla obu gier. Na przykład dla jednej i drugiej gry została poprawiona strefa czasowa w ETS-ie w Kaliningradzie, w ATS-ie w Oregonie. Dodatkowo dla jednej i drugiej gry zostały poprawione co niektóre miejsca na mapie. I w sumie jeśli chodzi o te rzeczy w update'cie, to tyle. I teraz zapraszam Was na drugą część tego filmu, czyli przedstawienie nowej ciężarówki w Euro Trucku, czyli Mantech X Euro 6. Siema, z tej strony Seba i witam Was w drugiej części tego filmu łączonego, gdzie w pierwszej części nie przywitałem się, więc teraz się przywitałem, w której zaprezentowałem update 1.34 i prawdopodobnie tak jakoś będą wyglądać te filmy, kiedy update'y będą wychodzić, a teraz druga część już na bardziej tak luźno, przedstawienie nowego Mantech X Euro 6. No i na początku od czego zaczniemy? Oczywiście od modyfikacji dostępnych i tak dalej, które mamy w warsztacie. No i oczywiście przejdźmy sobie tutaj do konfiguracji. Mamy trzy wersje kabiny. Wersję XL, XLX i XXL. Wersja XL i XLX są dosyć siebie podobne, tylko jak widzicie górny dach tutaj w XLX jest trochę wyżej, natomiast szyba zostaje taka sama. W wersji XXL mamy szybę znacznie większą, czyli tą charakterystyczną dla Mana, którym co niektórym się podoba, co niektórym nie. Dalej mamy podwozie. Podwozi mamy 6. Mamy łącznie 6 podwozi dostępnych w grze. Standardowe 4 na 2, 6 na 2 i 2 podnoszenie tylnej osi, 6 na 2, 2 też podnoszenie środkowej osi, 6 na 2 lub 4, 6 na 4 i 8 na 4, czyli do przewozu cięższych lub większych ładunków. Dalej mamy silniki i silników mamy już 7. No i najsłabszy silnik jest to wersja... Najsłabszy silnik ma 360 koni, natomiast najmocniejszy silnik ma 640 koni i oczywiście ten silnik nadaje się do cięższych ładunków. Jeśli chodzi o dalszą rzecz, czyli skrzynie biegów, ich mamy już tu więcej, bo mamy 8 skrzyń biegów i mamy ich parę. Mamy skrzynię z 12 biegami, 6 i 16 biegami nawet. Jeśli chodzi o wnętrze, mamy 4 rodzaje. Standardowe, standardowe UK, ekskluzywne i ekskluzywne UK. Jeśli chodzi o wygląd całego wnętrza, prezentuje się on tak w wersji ekskluzywnej, a tak w wersji standardowej. Kolejną rzeczą są malowania, ich mamy oczywiście parę. Mamy specjalne do ciężarówki kolory. Dodatkowo dla wersji z podwoziem 8x4 mamy specjalne malowanie, które nazywa się Lion Power i jest dosyć bardzo ładnym malowaniem. Szkoda, że nie ma takiego malowania w wersji np. 6x2, 6x4 czy 4x2. Ale cóż, może zostanie wkrótce dodane. Jeśli chodzi o akcesoria, trochę ich tu jest, więc pewnie na jakimś timelapsie możecie zobaczyć co i jak się mniej więcej prezentuje.
Jeśli chodzi o rzeczy do upgrade'u w warsztacie, to tyle, które możemy tam spotkać. Możliwe, że w przyszłości będzie tego więcej, bo jak mogliście zauważyć, możemy co niektóre elementy dodać czy zmienić, gdzie niektóre ciężarówki tego nie mają, a ciężarówki takie jak na przykład DAF czy Scania tego typu rzeczy mają, a poza tym mają DLC z tuningami licencjonowanymi, więc możliwe, że wkrótce taki DLC tuning pack do Mana trafi. Dodatkowo warto wspomnieć, że ten Man jest w wersji Official Line 2, czyli starszej wersji wydawanej już jakiś czas temu. W chwili obecnej najnowszą wersją Mana Tegis Euro 6 na rynku jest to Official Line 6, gdzie możecie go na przykład zobaczyć w modzie od Mastera na Mana Tegis Euro 6. Natomiast jeśli już chodzi o taką opinię na temat tej ciężarówki, to przejdźmy właśnie do pierwszej rzeczy, czyli do wyglądu. Jeśli chodzi o odwzorowanie tego Mana, jaką wygląda z wersją rzeczywistości, jest dosyć bardzo dobrze wykonany, ładnie wygląda, prezentuje się tak jak na Mana przystało. Trochę dziwne jest określenie ładnie wygląda, ponieważ jest to kwestia sporna, bo jak wiadomo, w rzeczywistości Many nie są czymś pięknym, są to bardziej konie do roboty, a jeśli chodzi o model w porównaniu do rzeczywistości, jest on bardzo dobrze zrobiony. Kolejną ważną rzeczą są oczywiście dźwięki, jednak jeśli chodzi o ciężarówki od SCS Software, jest to kwestia sporna, ponieważ jak wiadomo, SCS nie słynie z tego, że ma najlepsze dźwięki w swojej grze, ale miejmy nadzieję, że wkrótce to zostanie poprawione, ponieważ kiedyś o to zapowiadali. Natomiast jeśli chodzi o Mana, dźwięki są w miarę dobre, jak na co niektóre dźwięki od innych ciężarówek. Teraz usłyszmy parę dźwięków na początku, odpalenie silnika na zewnątrz. I trochę gazowania. No i klakson. Klakson akurat nowy nie jest. A teraz przejdźmy sobie do wnętrza i zobaczmy, jak słychać go w środku. Na początku oczywiście włączenie ciężarówki. Nawet w miarę dobrze go słychać, tylko jest tu jeden błąd. Jak mogliście zauważyć, w momencie kiedy odpalaliśmy ciężarówkę, kiedy wszystkie zegary się zaświeciły, było przez chwilę cicho, dopiero po jakiejś sekundzie pojawił się dźwięk i nawet nałożył się już działającym silnikiem, więc to dosyć dziwnie brzmiało. Kolejny dźwięk, gazowanie w środku. I oczywiście klakson. Kierunkowskazy. Włączenie świateł. Hamulec ręczny. I oczywiście ruszymy teraz na początku dźwięk z zewnątrz. I teraz dźwięk wewnątrz. Jeśli chodzi o dźwięki, to w sumie tyle. Teraz przejdźmy sobie do wnętrza i omówmy poszczególne elementy, jak wyglądają. Oczywiście zaznaczę tutaj, że jestem zwykłym graczem i aż tak nie znam się na realnych ciężarówkach, więc trudno mi ocenić jedno do drugiego, ale jeśli chodzi o całość graficzną i jak to zostało zrobione,
to sobie omówmy. Oczywiście na początku zaczniemy od najważniejszej rzeczy, czyli kokpitu i kierownicy. Jak widzimy przy przybliżeniu, prawdopodobnie na YouTubie aż tak tego nie widać, ale tutaj jest dosyć ładnie to wszystko zrobione. Grafika jest dosyć dobrze zrobiona, ładnie to wygląda. Nie jest jakieś kanciaste, grafika jest wysokiej jakości. Ładnie się to prezentuje i z przodu, i z tyłu, na dole, czy na górze. Bardzo ładnie to się prezentuje. Jednym z mankamentów, jakie spotkałem, jest na przykład ta poduszka, co dla innych może być ładna, fajna i nie ma żadnych problemów. Tak, ja uważam, że trochę jest zła ze względu na to, że jeśli chodzi o jej grafikę, jest dosyć słaba i według mnie tutaj nie pasuje i jest jakaś dziwna. Natomiast kolejną nie najlepszą rzeczą są to zegary. I tutaj są dwie kwestie. Same w sobie są dosyć z tej perspektywy niewidoczne. Nawet jeśli się bardzo przybliżymy, maksymalnie na W, to już może lepiej widać, ale i tak nie najlepiej. Nawet przy przybliżeniu nie jest to jakieś wielkie. A zwłaszcza w czasie jazdy te zegary po prostu się rozmazują i nie ma to znaczenia, czy używamy dużej rozdzielczości, czy małej. To jest jeden z błędów, jeśli chodzi o te zegary. Kolejnym jest podświetlenie tych zegarów, ponieważ jest one dosyć słabo podświetlone. Ten czerwony najlepiej widać w nocy i to w nocy takiej na jakiejś landówce, gdzie nie ma żadnego oświetlenia, ponieważ w dzień i kiedy mamy oświetloną kabinę, bardzo słabo widać ten czerwony kolor. Kolejnym błędem, jaki można było zauważyć, na stoliku czy półce z przodu ciężarówki możemy postawić tylko jedną rzecz, co jest najwidoczniej błędem, ponieważ można by było postawić tam jeszcze przynajmniej dwie inne rzeczy. Jeśli chodzi już o takie ocenianie tych wszystkich rzeczy, takie jak wygląd, jak się prezentuje, jakie są dźwięki, to w sumie tyle. Jedynie co nam jeszcze zostało do omówienia, to fizyka, jak się prezentuje ta cała jazda. I muszę wam tu powiedzieć, że z mojej perspektywy jestem dosyć zaskoczony, ponieważ opinie są skrajne. Jedni uważają, że jest to jedna z lepszych, czy nawet najlepszych ciężarówek, inni uważają, że jest to ciężarówka podobnej sytuacji, jak było z Volvem VNL dla ATS-a. Natomiast jeśli chodzi o mnie, dosyć mnie zaskoczyła, a zwłaszcza zaskoczyła mnie tu fizyka jazdy, model jazdy i w ogóle jak się jeździ tą ciężarówką, ponieważ w momencie, kiedy przejechałem swoje pierwsze kilometry, dosyć przyjemnie mi się jechało tą ciężarówką i nie miałem ochoty jej odstawić. Co w niektórych ciężarówkach zdarza mi się i to dosyć nadmiernie. Myślałem, że przejadę tutaj co najwyżej 2000 km i się zmuszę do i będę wracać do swojej Scanii, a tutaj okazuje się, że zrobiłem ponad 8000 km i nie mam zamiaru jeszcze jakoś rezygnować z tego mana, co jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ model jazdy, w ogóle komfort tej jazdy i jak ona się prezentuje podczas jazdy jest dosyć przyjemny i mi odpowiada. I według mnie to jest największy plus, czyli jak się to prezentuje, ta cała jazda, czyli najważniejsza rzecz, prawda? Bo wiadomo, dźwięki, no to to już jest SC Software, tutaj dźwięki w tej grze, no to są, wiadomo jakie są. Natomiast to drugie się liczy, a właściwie na pierwszym miejscu sposób jeżdżenia. I tutaj ta ciężarówka naprawdę wygląda znakomicie, jeździ się nią przyjemnie. A w sumie same dźwięki, porównując do innych ciężarówek, ma dosyć dobre, więc ja oceniam tą ciężarówkę za dosyć udaną. Oczywiście z paroma błędami, ale niestety tak to jest, jak wypuszcza się od razu aktualizację bez open bety, co jednak pewnie by pomogło tej aktualizacji w poprawieniu tych parę błędów. Tak to musimy czekać do następnej poprawki do tego update'u. I w sumie jeśli chodzi o taką ocenę końcową, według mnie ten ban jest dosyć dobry. Oczywiście można go trochę poprawić, trochę dopracować jeszcze, ma swoje wady i zalety, większe, mniejsze, ale tak oficjalnie można podsumować, że jest to bardzo dobra ciężarówka i według mnie odrzucanie tej ciężarówki od razu, czy porównywanie go do VNL-a jest nie na miejscu, ponieważ naprawdę warto się przejechać, wypróbować ją, a kto wie, może w przyszłości niedalekiej zostanie dodane DLC z tuningiem dla ciężarówek Mana. Poza tym też ma zostać dodana wersja Efficient Line 3,
Obecnie mamy 2, możliwe, że wkrótce zostanie dodana wersja 3 i będzie wtedy już poprawiona ta ciężarówka. I w sumie jeśli chodzi o ten cały odcinek, to tyle. Update jest dosyć mały, ale dosyć ważne rzeczy wniósł, zwłaszcza dla ETS-a, choć tutaj została ta dodana tylko ta ciężarówka, choć trzeba przyznać, trochę się czekało, więc jest to dosyć ważna rzecz. I cóż, życzę szerokości, przyczepności gumowych drzew i widzimy się w trasie, więc zachęcam do ocenia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę, Twittera, Discorda i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!